Witajcie kochani, mam dla was najprawdopodobniej najlepszą informację tutaj tego wieczoru. Chcę wam powiedzieć, przyjacielu, przyjaciółko, że Bóg cię kocha. Tak, Bóg cię kocha. Bóg cię kocha i jest w ogóle spragniony relacji z tobą. Wiecie, wierzę w to, że wielu z was powie, że okej, ja nie szukam Boga. Ja też nie szukałam Boga. Ja też nie szukałam w swoim życiu Boga. Ale wiecie, czego szukałam? Szukałam akceptacji. Akceptacji szukałam. Znacie to? Szukałam akceptacji i nie mogłam jej znaleźć. A szukałam jej wszędzie. Szukałam jej po śmietnikach tego życia, tego świata. Szukałam akceptacji po śmietnikach tego świata. I nie znalazłam tej akceptacji. Szukałam jej w związkach z facetami. Szukałam jej tej akceptacji. Szukałam w relacjach z innymi ludźmi. Szukałam jej w narkotykach. Szukałam tej akceptacji w seksie. Ale wiecie co? To mi nic nie dało. To mi nic nie dało. Ja nie otrzymałam tam akceptacji. Ale któregoś pięknego dnia, siedząc w tym głównie, w którym byłam, wiecie co? Już byłam tak zmęczona i zawołałam, że chcę, aby ktokolwiek powiedział, że mnie kocha. Żeby ktoś powiedział mi, że kocham cię za to, że jesteś. Nie za to, że coś zrobisz, ale kocham cię za to, że jesteś. I z tego dołka zawołałam do Boga. Ja nie wierzyłam w Niego, ale zawołałam, jeśli ty istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja już nie daję rady. I wiecie co? On odpowiedział na to wołanie. On przyszedł do mojego życia. I moje życie zmieniło się. Dziś jestem w miejscu pełnej akceptacji. Nie zależy mi na opinii jakiegokolwiek człowieka. Dlatego, że jestem zaakceptowana. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Jezus przyszedł na tą ziemię i dał swoje życie po to, abym ja mogła wziąć to, co należało się Jemu. A należało się Jemu wszystko. Ja weszłam w to miejsce, przyjmując przez wiarę ofiarę Jezusa na krzyżu. Ojciec odrzucił Syna po to, żebym mogła być zaakceptowana. I to jest też do wzięcia dla ciebie. Nie musisz spełniać żadnych warunków. Nie musisz spełniać żadnych uczynków. Nie musisz być dobrym człowiekiem. Bo Boga nie obchodzi to, czy jesteś dobry, z kim śpisz, czy spasz. W ogóle nie obchodzi go, w jakim miejscu jesteś. Ale On czeka na ciebie, czeka na twój krok. Dał swojego Syna po to, abyś ty mógł wziąć to, co dla ciebie ma. Pełną akceptację. Hallelujah.